Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. Dziś przychodzimy do Was z kolejnym filmem i będą to ulubieńcy mieszani. Mamy dużo tutaj wspaniałości. Zaczynamy, Justyna? Zaczynamy, czyli wszystkie produkty i umilacze wrześniowi, bo mamy już niestety październik. Dramat. No ciężki czas nas czeka trochę, tak powiem Wam szczerze. Zaczynają się już takie pogodowe klimaty, ciemnice o 16 i te sprawy, więc... Nieciekawie, niemniej jednak mam nadzieję, że jakoś my filmami spróbujemy Wam tą ponurą jesień wynagrodzić, więc zaczynamy. Zaczniemy może od kosmetyków, tak. Ulubieniec numer jeden to będą błyszczyki od marki Max Factor. I wiecie co, to jest w ogóle moje odkrycie właśnie września. Mam tutaj dwa kolory. Kolor 020 Splendor Cheek i kolor 025 Shine Glam. I to są moim zdaniem dwa najpiękniejsze kolory z tej całej serii kolorów. A tych błyszczyków jest, o ile dobrze się nie mylę, 5. To te dwa błyszczyki są najpiękniejsze. Może zaczniemy od tego koloru 020 Splendor Cheek. Jest to przepiękny kolor, delikatnie różowy, taki... Ale taki wyraźny dosyć. Wyraźny, ale też taki subtelny, on też tak się nie rzuca z kilometra. Przepiękny kolor. I drugi kolor to jest w ogóle ten kolor, który mamy teraz na ustach. Genialny, przepiękny kolor i to jest taki kolor również różowy, ale to jest zgaszony róż. Taki brudny. Taki brudny róż. Błyszczyk jest zapakowany w tubkę, mamy tutaj taką gąbeczkę i bardzo przyjemnie się ten błyszczyk aplikuje na ustach. Kolory są przepiękne, trwałość jest takim ok jak na błyszczyk. Wiadomo, to nie jest pomadka matowa, ale wydaje mi się, że odcień i kolory tych błyszczyków są tak piękne, że naprawdę rekompensują też tą trwałość. Super jest to, że te błyszczyki bardzo fajnie usta nawilżają, one są takie mniamniuśne, takie soczyste, naprawdę bardzo fajne. Można je po prostu używać bezpośrednio na usta, ale też można mieszać z jakąś pomadką. Te dwa kolory to zdecydowanie odkrycie września. No i teraz wiem, że będzie promocja w Rossmanie, więc jeżeli chcecie sobie przetestować i kupić je w lepszej cenie, to myślę, że warto sprawdzić i tam sobie popatrzeć. Tym bardziej, że się po prostu będzie bardziej to opłacać. Ja polecam, bo dla mnie te dwa błyszczyki są naprawdę rewelacyjne. I teraz zdecydowanie dużo częściej sięgam po błyszczyki niż po pomadki matowe, bo... Ale to tak jest często, że powiecie, era była pomadek matowych, długotrwałych, takich mocnych, intensywnych, to teraz przyjdzie era gdzieś tam ust błyszczących. Ja myślę, że to tak będzie. Trochę na zasadzie takiej sinusoidy. Ale to też są pomadki, ja dzisiaj testując ten blady róż, zauważyłam, że to są pomadki, które też można aplikować w biegu. Dla mnie w ogóle rewelacja. Nie musisz czasem mieć nawet lusterka. Tak, lusterka. Szybko, raz, dwa, trzy i tym bardziej, że kolory są naprawdę przepiękne tych błyszczyków, bo one naprawdę bardzo ładne są. Jeżeli mówimy o kolorówce, to ja powiem Wam, słuchajcie, o cieniach foliowych. To są cienie marki Paese. Wydaje mi się, że Zuzia w swoich ulubieńcach też mówiła o tych cieniach. Mam nadzieję, że... Na pewno na Instastory widziałam. Że się nie mylę, ale rzeczywiście są to produkty, słuchajcie, fenomenalne. Ja gdzieś tam w paletach czy w jakichś takich zestawach swoich cieni mam cienie foliowe, ale bardzo mało jest cieni, które są tak przyjemne w aplikacji i tak kremowe, a jednocześnie, które oddają tak niesamowicie kolor i pigment. Najbardziej, nie ukrywam, z całej gamy przypadły mi do gustu dwa kolory i to jest kolor 301 i 300. To jest typowy odcień Rose Gold, który aktualnie mam na powiekach. Taki przepiękny z domieszką złotego, on się błyszczy fantastycznie na oku, a ten drugi to jest już takie bardziej złoto, ale też wymieszane ze srebrem, bo tutaj macie zdecydowanie chłodniejszy ten błysk, tak? Wydaje mi się, że spokojnie te cienie mogą być używane jako... Jeden cień, albo jako rozświetlacz, dlatego że to są cienie, które też przepięknie blendują się na skórze, bo wiecie, czasem są te rozświetlacze i cienie błyszczące, które tak... bardzo widoczne są, tworzą takie białe smugi, że są, a ten idealnie po wprowadzeniu wtapia się w skórę. Jedyny minus moim zdaniem jest taki, że wolałabym chyba w palecie, bo takie pojedyncze to mi się tam fruwają, wypadają z kosmetyczki, a jednak na przykład jakby były trzy zestawy w palecie, to tak by było dla mnie najlepiej. Niemniej jednak sięgam po nie bardzo często, właśnie tak jak Kasia mówiła, w formie aplikacji dużo aplikujemy na palec i po prostu smuga na powiekę. Zresztą sobie tutaj dołożę. Także gorąco Wam polecam, te cienie PZ foliowe są fantastyczne i bardzo fajnie, że są wielofunkcyjne, bo można je też używać jako rozświetlacz. Moim kolejnym ulubieńcem będzie suchy olejek marki Nux. Produkt genialny. Ja go zaczęłam używać tak naprawdę na początku tego roku, ale potem przed okres wiosenny, więc odstawiłam olejek i teraz właśnie we wrześniu wróciłam do niego. Tak jak widzicie, mamy tu już denko. Nie wiem, jak ona to używa tych olejków, wiecie co, nie wiem. Ja po prostu uwielbiam olejki, szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym. To jest dla mnie produkt numer jeden, jeżeli chodzi o taką nocną pielęgnację. Tutaj mamy olejek suchy i on jest tak naprawdę przeznaczony do pielęgnacji całego ciała, bo możemy go używać na włosy jako maseczka, możemy go używać na końcówki przy takim
takiej normalnej, codziennej stylizacji. Możemy go używać również na buzię, na całe ciało. Czyli tak naprawdę jeden produkt i możemy używać go po prostu do całego ciała. Produkt pachnie genialnie, bardzo luksusowo, kwiatowo, tutaj czuję wanilię, kwiaty, może odrobinę pomarańczy. Mi się kojarzy z wakacjami. Kojarzy mi się też z wakacjami, z takim słońcem, tak. Relaksem. Z olejkiem trochę do opalania. Przepiękny zapach, wchłania się naprawdę w tempie ekspresowym. On jest w sprayu, więc nic mi się tutaj, wiecie, przy aplikacji po palcach nie lało. Ja go bardzo lubię też aplikować na mokre ciało, bo bardzo szybko się ten olejek wchłania i nie pozostawia takiego tłustego filmu, a zapach po prostu... Jest słońce, mi się kojarzy z taką właśnie wakacje, słońce, plaża, wiesz, jakiś kurort, kapelusz z dużym takim rondem. Więc tak naprawdę możemy sobie wakacje mieć tak naprawdę cały rok. Udawajmy, że są wakacje. Ja mam, słuchajcie, jeszcze dwóch ulubieńców, bo mam książkę, ale też kosmetyk, więc może o tym produkcie do pielęgnacji powiem teraz. Wiecie co, to jest kolejna buteleczka z Ordinary, która sprawdziła się u mnie świetnie. Zaczęłam używać tego kwasu tak naprawdę pod koniec sierpnia. To jest kwas mlekowy 10% z kwasem hialuronowym, z dodatkiem. I oczywiście w przypadku używania takich kosmetyków, to mówię na wstępie, wysoka ochrona przeciwsłoneczna. Rano aplikujemy krem z filtrem, nie pokazujemy się absolutnie na słońcu, twarz, mówię tu o buzi, zero solarium i innych takich rozrywek, po prostu nie ma w ogóle opcji przy używaniu kwasów. Ale ja stwierdziłam, że skoro idzie już jesień, gdzieś tam rzeczywiście to lato się kończy, to fajnie właśnie w pielęgnacji takiej trochę jesiennej sięgać po te kwasy częściej. Nie używam tego codziennie, dlatego że u mnie kwasy czasem powodują to, że używane w nadmiarze troszeczkę za bardzo agresywnie działają na tą skórę, więc stosuję tak co drugi dzień. Produkt jest fajny, dlatego że kwasy w moim przypadku mają po prostu lecznicze, mam wrażenie, czasem działanie na skórę właśnie trądzikową, która w dalszym ciągu, ja myślę, że tego się nigdy nie pozbędę. Walczę z jakimiś niedoskonałościami, z grudkami, ze skórnikami, czyli taką skórą, która bardzo łatwo się zanieczyszcza, bo naprawdę mi niewiele trzeba, żeby gdzieś ta skóra była zanieczyszczona. I też bardzo często i intensywnie muszę ją peelingować, złuszczać i kwasy w tym wypadku sprawdzają się super. Nie ma tutaj oczywiście u mnie takiego działania, że zrzucam skórę jak wąż. Bardziej chodzi o to, że ta skóra wygląda tak, jakby ten kwas delikatnie rozpuszczał przebarwienia, rozpuszczał ten martwy naskórek. I ja zawsze po użyciu tego produktu na noc, rano mam wrażenie, tak jakbym zrzuciła... tak w cudzysłowie, zrzuciła tą starą skórę, a po prostu na wierzch wyszła ta lśniąca, błyszcząca, odżywiona, napięta. Pięcie i ten błysk, którego ja w tym momencie w pielęgnacji chyba szukam najbardziej. Już nie do końca jestem fanką, żeby matowić skórę, żeby ona była taka płaska, matowa. Bardziej chodzi mi to o ten efekt, żeby skóra tak naturalnie się błyszczała, żeby taki była taka glow, zdrowa, błyszcząca. I właśnie te kwasy, a szczególnie ten kwas mlekowy, taki efekt mi daje. Gorąco Wam polecam w ogóle... No marka The Ordinary ma genialne składy, ma fantastyczne kosmetyki w super cenach. Ja oczywiście ten produkt zamawiałam łącznie z tymi, które już kiedyś na kanale pokazywałam, tylko to stało zapakowane, nieużywane, czekało na jesień. I na sam koniec mój trzeci ulubieniec to będzie torebka od Sabryny Pilewicz, model Nuoro. I o tą torebkę sobie pytaliście... Oj, mnóstwo było pytań. Mnóstwo pytań, komentarzy, bardzo, wiadomości i stwierdziłam, że opowiem właśnie o niej trochę w ulubieńcach. Tym bardziej, że mamy już ponad rok czasu, około roku czasu. Jakoś tak chyba. Więc jakieś tam pierwsze nasze wrażenia, już takie sprawdzone, można o niej powiedzieć. Może zaczniemy od rozmiaru. Moim zdaniem jest to idealna torebka na imprezę, na jakąś uroczystość, dochodzenia na co dzień, jeżeli musimy zabrać ze sobą telefon, kosmetyczkę, klucze, portfel, najważniejsze rzeczy. Ja tutaj też mam jeszcze aparat do vlogowania, więc dla mnie rozmiarowo jest torebka idealna. Tutaj mamy kieszeń główną, zamykaną na zamek i w środku tutaj mamy również kieszonkę na telefon i tutaj z tyłu mamy kolejną kieszeń i tutaj z reguły ląduje u mnie telefon. Ja zawsze tutaj telefon, też, żeby było właśnie pod ręką. Do tej torebki były również dołączone paski. Tutaj mam dwa paski, ale tak naprawdę były trzy, bo jeszcze jest taki materiałowy pasek czerwono-biały, ale ja znam tego, bardzo rzadko korzystam, raczej korzystam z tych dwóch. Ten długi pasek, tak żeby mogła torebkę nosić tak przewieszoną przez ramię, a ten pasek tak naprawdę bardziej mam do ozdoby. Wykończenia tej torebki są srebrne, ale z tego co widziałam na stronie też są wykończenia złote, więc tutaj po prostu wybieramy od własnego gustu to, co lubimy. Po roku użytkowania, naprawdę takiego systematycznego, nie widzę żadnych śladów użytkowania, nic, żadnego przetarcia,
zamek nie ześniedział, jest taki sam kolor, nic się z tą torebką nie dzieje i naprawdę serdecznie Wam ją polecam. Ja ogólnie jestem ogromną fanką faktury tej skóry, bo taką samą, takiej samej skóry jest moja torebka Kenzo. I na tej skórze w ogóle nie widać żadnych śladów użytkowania, żadnych zarysowań, przebarwień, przetarć, nic kompletnie nie widać i ta skóra naprawdę bardzo dobrze się nosi. Wydaje mi się, że ta torebka pasuje tak naprawdę do wszystkiego, bo pasuje do stylizacji eleganckich, sportowych, do casualowych, na wyjścia rodzinne tak naprawdę i na co dzień. Tak naprawdę no, można ją nosić cały czas. Ja w niej chodzę już od roku, u mnie się świetnie sprawdza, serdecznie Wam polecam, świetna jakość, idealny rozmiar. I tak naprawdę czego chcieć więcej. Wiesz, zawsze nie wiem, czemu z tym serialem Sabrina, nasza letnia czarownica. Pamiętasz ten serial? Chyba lata 90 jakoś, nie? Przyjaciółka Britney Spears. A wiecie, że w ogóle Britney Spears ma piosenka, ta co była pierwsza w szkole nagrywana. To była, Baby One More Time? Tak, 20 lat minęło. What the heck? Premia urodziny, piosenka. Przejdźmy może do ostatniego ulubieńca. Ostatni ulubieniec, słuchajcie, u mnie to będzie książka. Jest to książka Kasi Nosowskiej, A ja żem jej powiedziała. Kasię na pewno znacie z serii tych krótkich filmików, takich satyrycznych, śmiesznych na Instagramie. Książka, którą pokazywałam Wam w tygodniu z Algiesk, taki zestaw książek nabyłam, no i to jest pierwsza książka, która już jest skończona, którą już przeczytałam. Na samym początku powiem Wam, że jest to książka napisana w taki bardzo błyskotliwy, śmieszny sposób, ale niezwykle lekki. Ja nie miałam wieczorem problemu, żeby tak czytać po 6 razy jedno zdanie. Bez problemu chłonęłam ją po prostu jak gąbka. Bardzo podoba mi się to, że można pisać o rzeczach mądrych, o rzeczach ważnych w taki lekki, fajny sposób. To nie zawsze jest tak, że musimy, wiecie, wychwalać tylko książki uważane za ambitne, uważane takie trudne, że trzeba czytać 50 razy jeden rozdział, żeby w ogóle coś zrozumieć. Nie uważam, że trzeba się wstydzić tego, że można napisać w sposób satyryczny, lekki, taki trochę prześmiewczy, o rzeczach ważnych, o rzeczach, które rzeczywiście gdzieś tam trafiają, tak wiecie, w 100% w sam środek serca. Po prostu mnie najbardziej rozbawił rozdział o tym, jak ona opowiada o swoich zmaganiach z dietą, o tym, że po prostu stara się zrzucić od lat. Troszeczkę też o takim świecie celebrytów, o jednak takim zachłyśnięciu się tą popularnością i tym takim blichtrem. Trochę też w taki zabawny sposób tutaj o tym opowiada. Niemniej jednak nie chcę też aż tak spoilerować, bo naprawdę zachęcam Was do przeczytania tej książki. Powiem tylko, że bardzo trafił do mnie ten ostatni fragment w zasadzie, bo tutaj do końca książka nie jest aż tak podzielona na rozdziały, tylko na jakieś takie bardziej bloki myślowe, takie sentencje. W ogóle jest bardzo fajnie ilustrowana. Naprawdę. Czy tam było wino? Tak, pisze o winie. Było. Ale wracając do tej mojej poprzedniej myśli, chciałam Wam powiedzieć o tym ostatnim fragmencie, na nim się skupić, żeby nie spoilerować całości. Tutaj wiecie co, trafiła tak w sedno Kaśka zdaniem, że tak naprawdę ludzie znają nas na tyle, na ile my ich do siebie dopuścimy. Czyli na tyle, ile Ty o sobie powiesz, na tyle, ile my na przykład powiemy Wam, to tyle wiecie. A cała reszta, to tutaj Kasia nazywa, to jest taka panierka. Ta panierka to tak naprawdę Wasze doświadczenia, Wasze jakieś różne przygody życiowe, Wasze relacje z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. I to też tak naprawdę otworzyło mi oczy, dlaczego czytamy czasem na swój temat takie głupoty. Głupoty, dlatego że ludzie panierują naszą osobę w swoich doświadczeniach. Dlatego że ktoś, kto na przykład, nie wiem, stracił relację ze swoją super przyjaciółką, bo ona, nie wiem, wyjechała albo urodziła dziecko i te relacje im się zaburzyły, to automatycznie patrzy na przykład na moją relację z Kasią przez pryzmat tego, a Wam też się pewnie popsuje, bo jak ta jedna ma dziecko, to w ogóle druga pójdzie w odstawkę, to się nie da tego połączyć, dlatego że u niej się nie udało. A u Beskidzu to tak jest, ludzie panierują nas w tej swojej panierce, tych wszystkich doświadczeń, tego środowiska, tego, co na nich wpływa. I naprawdę wiele osób na tej podstawie swoich doświadczeń kojarzymy, lubimy bądź nie. Tak też działa YouTube, bo kanałów jest mnóstwo, a z jakichś konkretnych przyczyn Wy wybieracie te, które tak do Was trafiają. I to nie jest tak, że na przykład w tym kanale X coś jest złego, bo nie wiem, jest zła treść czy jakość, tylko z jakichś takich po prostu przyczyn wewnętrznych Wy nie chcecie na nim być, bo też nie czujecie chemii. Często wybieramy osoby, które są dla nas w jakiś tam sposób podobne i z którymi się utożsamiamy. Też. Właśnie na przykład, jeżeli jest tam na przykład jakaś dziewczyna, która jest blondynką, to powiedzmy może lubić bardziej mnie, bo ja jestem blondynką
albo na przykład odwrotnie, jeżeli jest dziewczyna brunetka, lubię bardziej Justynę, bo na przykład bardziej może na przykład dobrać na przykład sobie stylizację czy makijaż bardziej pod Justynę, bo ona jest brunetką i te rzeczy będą pasować też do tej osoby. Coś gdzieś tam w jakiś sposób się z tymi osobami utożsamiamy i ja też powiem Wam szczerze, że teraz tak myślę sobie o kanałach, które tak uwielbiam najbardziej z głowy, jakbym wyjęła, to są dziewczyny Samantha i Patricia, które obydwie mają dzieci, które poza tym, że są mamami, wspaniałymi na pewno, to też zajmują się czymś innym. Kręcą super filmy, rozmawiamy o ciuchach tam na tych kanałach i tak dalej. Więc gdzieś tam po prostu ta autosugestia naprawdę działa, więc gdzieś tak ten ostatni fragment do mnie najbardziej trafi. I mówię, rzeczywiście tak jest, naprawdę. Także kończąc ten wywód, kończąc ten temat, gorąco polecam Wam książkę Kasi. Uważam, że jest fantastyczna. Nie rozumiem, dlaczego ktoś w ogóle, czytam komentarze, że zrobiona dla kasy, że zrobiona w ogóle na fali gdzieś tam tej popularności, no a dlaczego by nie? Gorąco polecam, Kasia Nosowska, good job. Kończymy, słuchajcie, dzisiaj taki szybki przegląd ulubieńców, czyli rzeczy, które chwytały za nasze serce we wrześniu. Tak jak mówiłam na początku, no już niestety mamy ten gorszy czas roku, więc pozdrawiamy Was gorąco i do zobaczenia w kolejnych filmach.